Cześć tu! Aluś? I tatuś! Siemanko! Niezłe granko w piłocjanko! Dzisiaj, kochani, będę starał się przekonać mojego synka, bo on za bardzo piłki nie lubi, żeby, bo się zaczynają niedługo Mistrzostwa Europy, żeby ze mną obejrzał chociaż jeden mecz polskiej reprezentacji. Zobaczymy, czy Oluś zna jakiś piłkarzy, a w tym nam pomoże ta gazetka, którą właśnie otrzymaliśmy. I to jest gazetka Strzał na Bramkę, gdzie jest opisane o Akademii Młodego Piłkarza. Jest plakat reprezentacji Polski. Euro 2021 roku. Wiesz dlaczego Euro? Bo 2020 był w tamtym roku. Wiesz o tym? A teraz jest 2021. A wiesz czemu w tamtym roku nie było Mistrzostw Europy? Dlaczego? No bo był ten nieszczęsny wirus. I go przełożyli. To pierwszy raz w historii chyba, kiedy Mistrzostwa Europy są zaznaczone jako rok wcześniejszy, a są później. I teraz tak. W zestawie do tej gazetki są naklejki. Zobaczymy. Ja tu, widzicie piłkarze, to są najbardziej znani polscy piłkarze. Przynajmniej według większości. I powiedz mi, gdzie tu jest Robert Lewandowski? Bo powiedziałeś, że go znasz. Zobaczymy, czy zgadnie. Zobaczcie, gdzie on jest. No gdzie jest, Olusiu? Robert Lewandowski. Nie wiem. Tu jest Robert Lewandowski. Tutaj. A wiesz, że Robert Lewandowski pobił rekord wszechczasów. Zdobył w Bundeslidze 41 bramek w jednym sezonie. Tego żaden piłkarz w historii Bundesligi nie zrobił. A Bundesliga to liga niemiecka. A teraz powiedz mi tak, żebyś wiedział. Wiesz, kto to jest? To jest bramkarz, który będzie stał na Mistrzostwach Europy. I to jest Wojciech Szczęsny. To jest Krzysztof Piątek, ale niestety nie będzie go, bo ma kontuzję. Wiesz? Co to kontuzja? Kontuzja? No coś mu się stało z nóżką. Nie pamiętam, czy więzadła, czy coś innego. Tu jest Krychowiak, który uwielbia się pięknie ubierać, Piotr Zieliński i Glik. A tu znowuż Lewandowski. Są takie naklejeczki. Jest, wiesz, Adełko, że by wam nie przeszkadzać w pokoju. Pierwszy, pokój kapitana, to może, że można wam przeszkadzać. Trwa zgrupowanie, nie wchodzić, bo teraz, nie wiem, oglądam mecz albo gram. No i patrzymy, co jest w gazetce, bo tutaj słyszałem, tego się dowiedziałem, ty wiesz o tym, że jest podobnież jakaś gra w kapsle. Mam im przygotowane kapsle, bo podobnież są tam przygotowane rzeczy, żeby można było wkleić w środek i grać w kapsle tak, jak kiedyś się grało. Pstryka się, można grać w piaskownicy. My możemy też grać w domku, bo mamy na zdrówko. Oluś jest trochę przyziębiony. Prawda, Oluniu? Prawda? Mam kaszelek. I kaszelek i katarek trochę, tak? Ale ogólnie czujesz się dobrze, tak? I wracając do tych kapselków, to my mamy w domku taki dywanik, gdzie jest ulica i po tej ulicy możemy pstrykać, żeby przejść całą drogę, tak? Zaczynamy. O, zobaczcie, co tutaj jest. Jest reklama T-Racers. Oglądaliście filmiki z nami, mam nadzieję. Pamiętasz T-Racers, jak otwieraliśmy? Chyba wszystkie te zestawy otwieraliśmy. Tak, bo te dwa zestawy otwieraliśmy i te koła, gdzie były pojazdy i inne rzeczy. Tu są jakieś... A, opis, co jest w gazetce. Tu mamy boisko piłkarskie, gdzie my możemy rozrysować, kto jak, gdzie, na jakiej pozycji gra. Wiesz? A możesz narysować tutaj na przykład super zdjęcie. A w ogóle wiecie, kto jest wydawcą tego? Wiesz, kto to jest wydawcą tego? Nie. Ediba Polska. A, zobaczcie, z tyłu co jest? Zobacz, co ostatnio dostałeś. Książeczkę. Jest reklama Super Things Emoji Pops, książeczka z dedykacją. UEFA Euro 2020. Bo już 14, czyli wiesz, za tydzień będzie pierwszy mecz reprezentacji Polski. Często się zdarzało tak, Oluniu, że Polska grała tylko 3 mecze. Śmiali się, że mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Ale teraz mam nadzieję, będzie inaczej. My jesteśmy w grupie Polska, Słowacja, Hiszpania, Szwecja. I to jest bardzo ważne, bo wiesz, że na następnych Mistrzostwach Europy już nasz najlepszy piłkarz,
albo nawet najlepszy na świecie, na chwilę obecną, według przynajmniej mnie, oczywiście na swojej pozycji, jest Robert Lewandowski. I on za 4 lata, chociaż te mistrzostwa będą już za 3 w sumie, to będzie miał 35 lat i nie wiem, czy on będzie jeszcze grał. Więc taką szansę, jaką mamy z nim, to już chyba nie będziemy mieli. Co tam dalej? Tu są opisani wszyscy. Coś chcesz o którymś? Powiedz. O którymś byś chciał, bo mamy tak, opisanego Piotra Zielińskiego, Arkadiusza Milika, Roberta Lewandowskiego, Kamila Glika, Szczęsnego i Grzegorza Grychowiaka. Coś byś chciał o nich wiedzieć? O którym byś chciał? Tak szybko, bo to krótko jest. Bo szkoda tam... O Wojciechu Szczęsnym. On w ogóle jest super chłopak, wyluzowany, uśmiechnięty, lubi sobie żartować. I teraz tak. Ma 31 lat. Czyli jest młodszy od taty, prawda? Gra w klubie Juventus Turyn. Pozycja na boisku to jest bramkarz. On jak strzelają piłkarze, to on broni i wykopuje, żeby jak najszybciej poszła na przykład kontra. Mocne jego strony to jest gra na linii i gra nogami. Supermoce. Widzisz, bo oni mają supermoce. Świetny refleks na linii bramkowej. Akrobata. Nieomal do perfekcji opanował grę nogami i wprowadzenie piłki, co w przypadku bramkarzy wcale nie jest oczywistą sprawą. Zobaczmy, co dalej. A, tu mamy, tak. Jakie pierwsze 3 mecze? Mamy. W Sankt Petersburgu gramy ze Słowacją w Rosji. Potem lecą do Hiszpanii i 19 grają z Hiszpanią. A potem lecą powrotem do Sankt Petersburga, czyli Rosji, i grają trzeci mecz ze Szwecją. Mam nadzieję, że najmniej ważny, bo już będziemy awansowali. Tutaj jest potem komiksik, który ci może przeczytam, bo tutaj można się dowiedzieć ciekawych rzeczy z tego komiksiku. Bo tu jest o jakimś mundialu, gdzie Polska wygrała z Argentyną 3-2. Wiesz, Luniu? Dobra. Zobacz, jest plakacik. Otworzymy go, żeby zobaczyć. Tak? Tak, kochanie? Olu dzisiaj małomówny, bo tak jak słyszeliście, jest troszkę przeziębiony. I ja więcej mówię, bo Oluś tak słabo interesuje się piłką, ale mam nadzieję... Oluś, obiecaj teraz wszystkim tutaj na filmiku, że obejrzysz jeden ze mną mecz. 2, 3. Dobrze, pół meczu, ok? Albo skróty, jak Polska wygrywa, będę ci pokazywał bramki Roberta Lewandowskiego. Dobra? Tak może być? To skróty to szybko, tak? Wiecie, bo on woli grać w Minecrafta, albo w Brawl Stars, albo w Robloxa, albo oglądać YouTube'a, niż oglądać mecze, a one są ważne, bo to jest nasza duma. Oczywiście, jak gram, tu jest cała reprezentacja, znaczy pierwszy skład, ale tu nie wszyscy startują w tych mistrzostwach, bo niektórzy doznali kontuzji, tak jak ten pan. Wiesz? Ale jest najważniejsza gwiazda, Robert Lewandowski. Ok, Josko, super Josko. Tu mamy rozkład cały, tu możesz zapisywać wyniki, wiesz, jakbyś umiał pisać, znaczy umiesz pisać, tylko ci się nie chce. Zapisujesz wyniki, kto i jak wygrał i potem wszystko wiesz. Tu jakieś niezbędne elementy, okiem zawodnika, obrońcy reprezentacji, o Piotrze Zielińskim, to jest pomocnik i on jest bardzo dobry technicznie. On nogami, wiesz co robi? Wiąże krawaty. On by mógł w Minecrafcie nogami budować różne budynki. Nie da się. Da się. Mówię ci, on ma takie sprawne te nogi, że się da. Kto to zgadnie? Okej. Tu nie będę ci zadawał, tu są różne pytania, ale idźmy... O! Lato za oknem. Zagrajmy w kapsle. Zobaczcie. Mamy piłkarzy. Którym będziesz chciał być? Powklejamy je do kapsli. Powiedz mi, który jest. Jak on się nazywa? No to mówić. To jest Wojciech Szczęsny. Ale zacznij od tym. Grzegorz Krychowiak. Glich. Rybus. Milik. Lewandowski. Zieliński. Bereszyński. Jóźwiak. Glik. Ja tego nie pamiętam. Jak on się nazywa? Jak on się nazywa? No nie wierzę. Nie tam jakiegoś piłkarza, nie poznali. A tu nie ma, opisane. No i jeszcze jeden, ale nie wiem jak on, to jest obrońca, ale nie pamiętam jak on się nazywa. Dobra, nieważne. To którego byś chciał? Ja bym chciał takiego tego. Milika.
świetny piłkarz, tylko czasem dość często pudłuje niestety, ale nie szkodzi, bardzo go też lubię. Zobacz, wytnijmy gracze, naklejmy na kapsle, narysuj kredą boisko na chodniku i rozegraj emocjonujący mecz. My nie rozegramy meczu, tylko rozegramy wyścig trochę kolarski, wiesz? Czyli będziemy się ścigać na torze, zaraz przyjdziemy do twojego pokoju, czy idziemy na dwór, do piaskownicy, zrobimy taki tor, robi się go nogą i tam będziemy pstrykać krepslami, kto, taki krótki, kto wygra, ten je dzisiaj w loda. Do twojego pokoju, ale i tak na dworek dzisiaj musimy wyjść, zobacz jaka piękna pogoda jest. Wiesz? Dobra, to będziesz kim? Milikiem, a ja będę Lewandowskim oczywiście, bo ja lubię Lewandowskiego. Poczekaj chwilę. A o czym nie powiedziałeś? Synuś, powiedz. Łapka w górę, subskrypcja i dzwoneczku. Mamy klej, ale zapomniałem wziąć, wiesz czego? Nożyczek. A powiedz coś ciekawego, co tam robisz? Jak się czujesz? Czuję się, widzowie, tak średnio. Tylko mi przeszkadza kaszel i katar tak naprawdę. Czyli pożaliłeś się, jak to z tobą, niedobrze. Dobra, wycinamy teraz, bo tu można w ogóle w tych kapsach zagrać mecz. Macie 11 piłkarzy polskiej reprezentacji i tu są numerki inne, żeby zagrać przeciwną drużyną. Ale my zagramy w wyścig. Tylko tatu. Tak. Ja chcę kubkę. Chcesz kubkę? No widzicie jak to jest? Już któryś raz na nagraniu zdarzyło się, że chcę kubkę. To my wiecie co? Oluście kubkę, ja wytnę. Przygotuję kapselki i zaraz będzie wyścig w pokoju Olusia. Kto wygra? Zobaczycie za chwilę. To na razie, do zobaczenia za chwileczkę. I już po kubce. I po czym, Olusiu, jeszcze? Ja będę tak. I po czym, Olusiu, jeszcze? Ja ponaklejałem już dwa. Lucy do nas przyszła. Jak widzicie, mamy dywanik z uliczką. Więc możemy zagrać w domku. Oluś jest troszkę przeziębiony, więc nie będziemy łazikować po dworzu. Tatuś też. Zobaczcie, mamy w kapselkach Milika, którym będzie Oluś i Lewandowskiego, którym będę ja. Przesuń się teraz, Olusiu, do tyłu. Będzie nasz Milik. Tu zaczynamy, jest start. Będziemy pstrykać. I kto pierwszy dotrze tutaj, ten wygrywa, bo nie chcemy całego tutaj toru, bo byśmy grali i grali. Oczywiście jest jeszcze wariant taki, że tak jak było napisane, możecie narysować kredami na przykład na asfalcie, tylko tam, gdzie nie jeżdżą samochodziki i pstrykać, zrobić kuleczkę z czegoś, pstrykać piłeczką, żeby wpadła do bramki. A jest jeszcze opcja taka, jak mówiłem, na piaskownicy, stawiać na zdrówko, wstawiacie nóżkę i przesuwacie piach i wtedy powstaje wam droga. Mogą być zakręty i inne rzeczy. Okej, okay, no to co, Olusiu, zaczynamy? To kibicujcie i jak myślicie, kto wygra? Oczywiście wiem, że tatuś pierwszy, ty zaczynasz, tak. To jest twój. Milik, o, wyla, jak to mówią. Teraz tatuś, musisz delikatniej. Pyk, teraz ty. No, jeszcze raz, pyk, super. Teraz ja. Oj, co to było za pstryknięcie? Pstryk. Dobrze, ale to przesuwaj mi się, bo mi jest niewygodnie. No, ale tak, żebyś nie przesunął. O, Lucy, przesuń się. Dziewczyno. Dawaj, teraz ja. Och, wyla. Teraz ty. Jest, super. Wow, ale żeś poszedł. Wow, znowu wyla. Dawaj, teraz ty. Wow. Nie no, Ol, przesuń się. Ja nie ma takiej opcji, żebym ja przegrał. Kapsel, przecież byłem mistrzem. Tylko kiedyś się wklejało kolarzy, albo flagi się rysowało. Ale też się grało. Jest, jeszcze się zatrzymał. Teraz ty. Tak. Teraz ja. Tylko coś pokażę. Jeszcze jak są zakręty, można robić kołowrotki. Zobacz, takie coś, że pstrykasz i ono się kręci i zakręca. Ale teraz gramy normalnie. A nie, tu byłeś. Tak. Tu byłem, dobra, tak byłem, okej. Okay. No, wyla niech będzie, dawaj. No nie! O, dogonił, widziałeś jaki był strzał? O, nie, 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 mój drogi, coś przeleciał. I teraz tata, o, muszę cię lekko pyknąć. O, dobra, idziemy łeb, łeb. Oż ty, zagrodziłeś mi drogę. O, dawaj. Ależ ty jesteś...
I teraz uwaga, teraz go się wstrzyknął w dół i wygrałeś, tylko traf! Traf! Jest! 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 Brawo, Olek! Ależ kurka, rurka, przegrałem, Lewandowski, przegrałem z Milikiem. Czy Milik będzie królem strzelców mistrzostw Europy? A może tak być, nieważne, które grunt, żebyśmy zaszli jak najdalej. Olusiu, ostatnie, zanim... A, tu chodź, tu chodź, tu chodź, tu chodź, żeby ci było widać. Pamiętajcie o... Łapka w górę. Subskrypcji i dzwoneczku. Pamiętajcie, cudowna, super oskodlotowska gazetka już w kioskach. Prawda, Olusiu? Fajne rzeczy są. Jeszcze komiksik przeczytamy i fajnie jest opisane. Mam nadzieję, że troszkę Olusia namówiłem na piłkarze i piłkę nożną i kibicowanie reprezentacji Polski. Olusiu, teraz poważnie. Czy ty obejrzysz ze mną mecze reprezentacji Polski? Obejrzysz czy nie? No! Tak niepewnie, ale go będę przekonywał. Może jak przeczytam mu komiks, bardziej go przekonam. Będę go wkręcał w piłkę nożną. To trzymajcie się, do zobaczonka, pa hej pa. Wiecie, wiesz czym dzisiaj wyłączymy? Lunią. Lunia dzisiaj wyłącza, trzymajcie się. Dziękujemy, Ediba. Uuu.